W dzisiejszym materiale rzucamy okiem na kilka innych niepokojących zdjęć o bardzo interesujących historiach, które latają sobie po internecie. Między innymi rzucimy okiem na to zdjęcie i na sprawę, czy kiedykolwiek śniłeś o tym mężczyźnie. Zobaczymy niepokojący incydent z Grimace'em z 2007 roku, kiedy pochłonął dziecko i zostało to uwiecznione na zdjęciu. Prześledzimy również kilka innych niepokojących sytuacji. Siemano, Mondar z tej strony, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyjaśniania niewyjaśnionych historii niepokojących zdjęć z internetu. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę interesujący, bo odnalazłem kilka ciekawych pozycji, które na pewno was zainteresują. Nim zaczniemy, stawcie suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, nastał 1 września, czytaj w sumie już drugi, większość z was idzie do szkoły. Moi drodzy, powodzenia w tym roku szkolnym, dacie sobie radę, poradzicie sobie. Ja będę starał się umilać wam czas swoimi materiałami, które pojawiać będą się często, może nawet częściej niż w poprzednim roku szkolnym, przynajmniej postaram się, żeby tak było. No cóż, powodzenia wam, na pewno wszystko będzie dobrze. Tymczasem, moi drodzy, już nie przedłużajmy, tylko może lepiej zaczynajmy. Dobra, więc zaczynamy. Nie wierzę, że wrzuciłem to do filmu. W każdym razie Barney, kurwa, jaki Barney, Grimace jedzący dziecko, tak? To jest obrazek, który swego czasu był naprawdę viralowym memem w internecie i nikt za bardzo nie ma pojęcia, skąd ten obrazek może pochodzić, czy jest prawdziwy, co się na nim wydarzyło. Cóż, jeżeli macie tego typu wątpliwości, to już za moment je wyjaśnię. Generalnie, jeżeli dobrze pamiętacie, to w wakacje rok temu była ta cała viralowa akcja z Grimace Shake. Chodzi o to, że Grimace to ten fioletowy gość z McDonalda, Purple Guy, który swego czasu jeszcze w zeszłym stuleciu był ich maskotką, taką, którą znali wszyscy, tuż obok Ronalda McDonalda i całej reszty jego ekipy. Swego czasu pojawiało się z nim wiele memów, później został on zapomniany, następnie w 2023 roku w McDonaldzie w Stanach miejsce miał event znany jako urodziny Grimace'a, kiedy to w McDonaldzie serwowany był tymczasowy, sezonowy Grimace Shake. To był ten fioletowy napój do picia, po którym ludzie znikali w tajemniczych okolicznościach, budzili się w rurach, w lasach, gdziekolwiek, atakowani przez Grimace'a w bardzo podejrzanych okolicznościach. Później za ta epidemia na szczęście się zakończyła, ale Purple Guy'a nie udało się złapać, aczkolwiek jest to świetne wspomnienie z zeszłego roku. Także tak swego czasu po internecie latał ten obrazek, przedstawiający właśnie maskotkę Grimace'a, która pochłania jakieś dziecko. Co to jest? Jest to zdjęcie, które po raz pierwszy w internecie pojawiło się dokładnie, najpewniej 2 grudnia 2007 roku, na bardzo starej, specyficznej stronie Anthem.ro. Dopiero później w sierpniu 2009 roku zostało to wygrzebane z tej strony i wypuszczone gdzieś indziej. I samo zdjęcie przedstawia Grimace'a o bardzo zgrymaszonym wyrazie twarzy, który trzyma dziecko w rękach i nie wiem, zjada je czy coś. I oczywiście na pierwszy rzut oka wygląda to mega strasznie w ogóle, jednakże prawda może być trochę inna. Ponieważ po przeszukaniu internetu okazuje się, że istnieje też oryginalna wersja tego zdjęcia, gdzie Grimace nie trzyma żadnego dziecka i ma normalny wyraz twarzy. A ta rzecz została po prostu zedytowana w jakimś programie, a później puszczona w internet po to, żeby ludzie się bali. Mega w sumie śmieszne, aczkolwiek rozwala mnie to zdjęcie samo w sobie, ono jest za mocne, stary. Czy kiedykolwiek widziałeś tego mężczyznę? Jest to obrazek rozprzestrzeniony po internecie w 2008 roku. To było swego rodzaju ogłoszenie, powstałe po bardzo wielu zgłoszeniach występowania tego mężczyzny w snach wielu osób. Mężczyzna ten nigdy nie został zidentyfikowany w prawdziwym świecie, a zgłoszenia jakiejś formy jego obecności w snach wielu osób liczyło się wręcz w tysiącach. Pierwsze wspomnienia na jego temat pojawiły się na stronie internetowej, która została mu poświęcona. Pierwsze zgłoszenie wystąpienia tego człowieka we śnie pojawiło się w styczniu 2006 roku w jednym ze szpitali psychiatrycznych w Nowym Jorku. Otóż pewna pacjentka tego szpitala zgłosiła notoryczne pojawienie się tego mężczyzny w jej snach. Mężczyzna miał dawać jej porady odnośnie jej prywatnego życia, a kobieta zarzekała się, że nigdy w życiu nie spotkała go w rzeczywistości. Niedługo później powstał jego portret pamięciowy, a inni pacjenci szpitala stwierdzili, że też go znają, też go wcześniej widzieli, dokładnie w swoich snach. Później jego zdjęcie zostało udostępnione dla innych szpitali psychiatrycznych i okazało się, że pacjenci tych szpitali również go rozpoznawali. Odnosili się oni do niego jako This Man. Od stycznia 2006 roku do tego momentu podobno 8 tysięcy osób zgłosiło, że zauważyło tą postać w swoich snach. Zgłoszenia miały pojawić się z Los Angeles, Berlinu, Moskwy, Rzymu, Barcelony czy São Paulo. Od kilku lat śni mi się powtarzający się sen. Wysoki, ciemnoskóry mężczyzna pokazuje mi zdjęcie i pyta, czy rozpoznaje na nim mojego ojca. Mężczyzna na zdjęciu to This Man. Ten człowiek, którego nigdy wcześniej nie widziałem. W niczym nie przypomina mojego taty. Mimo to, w wytłumaczalny sposób odpowiadam, że poznaję mojego ojca. W tym momencie zwykle
zwykle budzę się bardzo spokojnie. Innym razem sen trwa dalej. Stoję przed grobem ojca, kładę kwiaty na ziemi i zdaję sobie sprawę, że na nagrobku brakuje fotografii. I cała ta sprawa poszła w mega viral w internecie i co niektórzy nawet twierdzili, że rzeczywiście widzieli go w swoich snach. W każdym razie jeszcze nim przejdziemy do wyjaśnienia pochodzenia tego zdjęcia, ty, napisz mi koniecznie w komentarzu na dole, czy kiedykolwiek śnił ci się ten mężczyzna, bo to będzie naprawdę ważny fakt, ponieważ, uwaga, napisałeś już, on nie mógł ci się śnić, bo on się chyba nikomu nie śnił, no chyba, że ktoś bardzo, bardzo tego chciał, bo całość była fejkiem. Cała akcja okazała się być tylko i wyłącznie oszustwem i akcją marketingową, która miała pójść w wielki viral i udało się. Przyznano się do tego w 2010 roku, że to wszystko to była tylko i wyłącznie mistyfikacja, taka sytuacja. Niemniej osobiście mega szacun dla twórców tego, bo nieźle. Akcja była tak viralowa, że This Man pojawił się nawet w Archiwum X oraz gdyby tego było mało w kilku innych interesujących kawałkach kultury. I teraz przechodzimy do wannabe Jeffa the Killera. Tylko że w internecie pojawiła się bardzo gówniana creepypasta, która była jednym wielkim klonem Jeffa the Killera. Jak wszyscy wiemy, Jeff the Killer jest strasznym szambem. Zatem creepypasta podrabiająca Jeffa the Killera będzie jeszcze większym szambem. Przed wami Jimmy. Jest to creepypasta opowiadająca o takim szkolnym chuliganie, który jest bardzo zły, robi wulgarne dowcipy, jest zły dla wszystkich i w ogóle jest ciulem złamanym. I ziomcą swego czasu został dojechany przez innych cwaniaków, bo jak wiemy, na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak. I uwaga, bo przed wami absolutny popis oryginalności. Na mordę Jimmy'ego wylano kwas, który wypalił mu twarz, a Jimmy stracił panowanie nad sobą i oszalał, mordując swoich oprawców i stając się seryjnym mordercą. Tak, słyszeliśmy to wiele razy, nie chcemy tego słyszeć 10 raz. W każdym razie to, co może być całkiem interesujące, to obrazek dodany do creepypasty z Jimmy'm, który śmiem twierdzić, że jest nawet lepszy od tego, co powstało do Jeffa the Killera. Czyli dosłownie macie tutaj zimę, jakiś las czy park i gościa z przerażającą mordą tutaj. Muszę przyznać, że jest to mocarne i chyba nawet ciekawsze od tego. Ma to potencjał na viral, gdyby historia była lepsza i bardziej oryginalna. I skąd pochodzi to zdjęcie, moglibyście się zastanawiać? Otóż historia jest dość prosta. Swego czasu pewien rockowy zespół o nazwie Liars, kłamcy, wdali bardzo dziwny teledysk do bardzo dziwnego kawałka, w którym to miejsce ma scena z dziwnym gościem, który się drze, nie? I pomysł wygląda w ten sposób, że ktoś, kto odpowiada za wspomnianą creepypastę, zescreenował tenże moment, troszeczkę go poprzerabiał, dodał kontrastu, światełek, zmniejszył to czy tamto i w ten sposób powstał obrazek do tej creepypasty. Szczerze, kreatywnie, interesująco, ale średnio. Teraz przejdźmy do dwóch popularnych nie obrazków, aczkolwiek gifów, które swojego czasu latały po internecie. Pierwszy to ten z pozoru prawdziwy materiał nagrany z ręki, kamerą z noktowizją, niesamowity found footage z jakąś niepokojącą dziewczyną, demonem w pewnym opuszczonym domu. Założa się, że widzieliście tego gifa już wcześniej, jest mega popularny, każdy swego czasu go wysyłał. Bardzo często był w kompilacjach tych wszystkich strasznych filmów na YouTubie, no generalnie klasyk, każdy go zna. Dodatkowo bardzo ściśle powiązany z tym gifem jest też ten, który bardzo często łączony był albo z creepypastą The Rake, ponieważ ta postać dziwnego humanoidalnego mutanta, którego tutaj widzimy, jest po prostu bliźniaczo podobna do The Rake'a albo do innej bliźniaczo podobnej postaci, która praktycznie, że niczym się nie różni, czyli do SCP-096. Jeden i drugi to po prostu biały, zbutowany, wychudzony humanoid i nic ponadto. Aczkolwiek nie, gif ten nie jest jakkolwiek z nimi powiązany. Tak się składa, że w rzeczywistości są to dwie sceny wycięte z dwóch filmów. Pierwszy, gif z dziewczyną, pochodzi z filmu Grave Encounters. Jest to produkcja pochodząca z 2011 roku, która ma bardzo średnie oceny. Absolutnie kocham polski tytuł tego filmu. Topiciele mogił. Generalnie w momencie, który miejsce ma po godzinie i dwóch minutach, bratki chodzą sobie po opuszczonym szpitalu psychiatrycznym czy coś i natrafiają na dziewczynę, która krzywia demonicznie mordę i ich atakuje. Następnie ci muszą uciekać. To jest właśnie ta scena, która później stała się absolutnym viralem w internecie. Co interesujące i niewiele osób o tym wie, istnieje również druga część tego filmu. Dużo gorsza, ma absolutnie straszne oceny, podobno jest absolutnym kasztanem. Powstała ona w 2012 roku i stylistycznie nie bardzo różni się od tej pierwszej. Tam miejsce ma scena, kiedy bratki zostają zaatakowane przez postać, która chciałaby być The Rake'iem, ale nim nie jest. I to również następnie stało się całkiem popularną tego typu scenką w internecie. Często lądowało na gifach, było strasznie popularne. No nieźli ci topiciele mogił, stary, naprawdę niesamowicie. 25 sierpnia 2015 roku użytkownik Reddita Search and Rescue Woods opublikował post, w którym podzielił się zdjęciem schodów, które znajdują się w lesie. Schody te prowadzą donikąd, nie wiadomo skąd wzięły się w tym lesie i w ogóle nie wiadomo o co chodzi, schody w lesie, tak? Wokół tego powstała cała historia o schodach pojawiających się w lesie znikąd, w tajemniczych okolicznościach.
Później użytkownicy również zaczęli to rozwijać i tak powstała creepypasta o schodach w lesie. Schodach, które pojawiają się znikąd w niewyjaśnionych okolicznościach, a całość jest właśnie niewyjaśnionym fenomenem. Z biegiem czasu całość stała się czymś na wzór takiej legendy internetu, albo trochę poważniejszej creepypasty. Oryginalny post mówił o tym, że po wejściu 30-40 mil w głąb dziczy, w głąb lasu, można właśnie natrafić na podobnego rodzaju drzewa. Osoby, które zajmują się tym, nie uznają tego już za cokolwiek dziwnego. A całość jest w kółko powtarzającym się fenomenem. I tak, to było naprawdę spore, a te niepokojące historie doszły wręcz do telewizji, które tworzyły artykuły na temat dziwnych, tajemniczych schodów w lesie. Rozważono właśnie w nich istnienie takich schodów oraz po co to wszystko właściwie powstało. Było to spore i popularne, jednakże jaki jest origin tego zdjęcia oraz samych schodów? Czy one istniały naprawdę? Czym to tak właściwie jest? I odpowiedź na to pytanie może okazać się być trochę bardziej osobliwa. Okazuje się, że był to całkiem imponujący projekt artystyczny, wychodzący spod rąk niejakiego Bruce'a Allena. Schody te zbudowano w 1988 roku, a sam autor tego stwierdził, że był przytłoczony przez skalę, energię, prezencję drzew. Przez kilka dni włóczył się po regionie Beechenhurst. Obserwował to miejsce, kminił o nim bardzo mocno, aż w końcu zdecydował się właśnie zbudować tam te schody. Stworzył obserwatorium, bo właśnie tym były te schody. Był to punkt obserwacyjny. Po wejściu po tych schodach mogłeś obserwować piękno lasu. A schody specjalnie zostały zbudowane w taki sposób, żeby jak najbardziej kontrastowały z lasem. Zostały specjalnie pomalowane na czarno, aby jak najbardziej odróżniały się z otoczenia. I były naprawdę interesującym projektem, niemniej mówię o nich w czasie przeszłym, gdyż schody już nie istnieją i nie pozostało po nich ani śladu. No i w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Stawcie suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. A my słyszymy się wkrótce. Mówi to z Mondar. Siemano, trzymajcie się. Cześć.